Wczesnym rankiem 9 czerwca nad brzegiem jeziora Trzesieckiego w Szczecinku spotkało się blisko 90 wędkarzy, którzy przyjechali nawet z odległych miejscowości, by walczyć o cenne nagrody i szansę w sięgnięciu po zwycięstwo w cyklu zawodów spinningowy turniej trzech miast oraz tytuł Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego. Cieszę się, że jest fajna pogoda. Powiem tak, są bardzo atrakcyjne nagrody. Oczywiście wspomogło nas miasto, wspomogło nas starostwo. Przekonacie się o tym na koniec. Wszystkim życzę takich ryb. Zaraz po odprawie przejdziemy się do Łodzi. Kamizelka, koło ratunkowe musi być na wyposażeniu i założone na siebie. To jest woda i nie ma tego, i nie ma żadnych. Już po odprawie. Jeszcze tylko kontrola komisji sędziowskiej, wyposażenia i stanu technicznego łodzi, a także ostatnie przygotowania, w tym sprawdzanie wędkarskich miar i zawodnicy przygotowani do wypłynięcia na łowisko mogą rozpocząć rywalizację. Wędkarze popłynęli na sobie znane, pewne łowiska. Wielu uczestników zawodów rozpoznawało jezioro wiele dni przed turniejem. W czasie zawodów część z nich penetrowała przybrzeżne stoki, część okolice wysp. Być może przyczyną była aura, być może kaprysy drapieżników, jednak generalnie wyniki nie były rewelacyjne. Łowiono głównie okonie, wiele z nich było poniżej wymiaru. Nie pomagały częste zmiany przynęt i nowe miejsca. Ryb nie było ani w zatokach, ani na głębokich spadach. O grubych okoniach, szczupakach i sandaczach, z których słynie Trzesiecko, dzisiaj można było pomarzyć. Gościem redakcji Wiadomości Wędkarskich jest Mariusz Getka, nasz przyjaciel redakcyjny, kolega, autor tekstów, wspaniały wędkarz, jeden z najlepszych wędkarzy morskich w Polsce, który dzisiaj pełni rolę gospodarza. Robimy coś, co powstało m.in. w głowach redaktorów pracujących w Wiadomościach Wędkarskich. Tak. Spinningowy turniej trzech miast, czwarta edycja, już za nami 4 lata, bardzo szybko minęło. Impreza okazała się strzałem w dziesiątkę. Rywalizujemy w Szczecinku, w Czaplinku i w Bornym Sobinowie. I w takiej też kolejności w tym roku te imprezy będą się odbywały. Jezioro Trzesiecko dzięki bardzo intensywnym zarybianiom, m.in. prowadzonym przez Urząd Miasta Szczecinek, to trzeba podkreślić, bo nigdy by tego nie było, gdyby miasto nas wspierało. Samo miasto na to jezioro przeznacza 80 tysięcy rocznie na ryby. Tylko na ryby, natomiast na cały program rewitalizacji dużo, dużo więcej. Więc bez wątpienia jest to jeden z najrybniejszych FPN-ów w północnej Polsce, jeżeli nawet nie w Polsce. Pogoda piękna, no pogoda właśnie. Słoneczna, pogoda słyszałem, że rybakowa. Tymczasem okonie, niezbyt wielkie. Takie słuchy dochodzą z wody, na razie okonie niezbyt wielkie. Natomiast odłowy bonitacyjne prowadzone na akwenie pokazują, że są tu, jest to ogromna populacja bardzo dużych okoni. Cieszy to, że pojawiły się sondacze. Trzecineccy wędkarze nigdy nie byli mistrzami w łowieniu sondaczy na gumę, a w tym roku jest ich, wpada ich dosyć dużo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo. Mamy szansę na sondacza? Myślę, że mielibyśmy szansę na sondacza, gdyby pogoda była troszeczkę mniej biwakowa. Gdy spinningiści zmagali się z opornymi okoniami, raz po raz rzucając im nowe przynęty, na miejskim deptaku nad jeziorem Trzesiecko trwały zawody spławikowe dla najmłodszych. W rywalizacji udział wzięło 20 uczestników. Ryby nie były wielkie, łowiono głównie ukleje, płotki i okonie, ale dały najmłodszym wiele radości i co najważniejsze, niemal wszyscy złowili ryby.
Pula nagród w zawodach była imponująca. Nagrodą główną był zaawansowany aparat fotograficzny. Można było wygrać także wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz wędkarski. Każdy złom, który leży tak, jak się stało. Trzecie miejsce, St. Iris Cezary, czysta na mieściaku. Drugie miejsce. Kądziołka Michał, 340 punktów. I zapraszamy najlepszego zawodnika, to jest Getka Szymon, 860 punktów. Bardzo się cieszymy. Nie. Gratuluję. Wśród nagrodzonych była także najmłodsza uczestniczka zawodów, Julia Babiarz. Następnie wszyscy młodzi wędkarze zrobili sobie wspólne zdjęcie, a zwycięzca w tej kategorii, Szymon Getka, udzielił lokalnej telewizji wywiadu. Co zrobić, żeby więcej dzieciaków spróbowało swoich sił w wędkarstwie? Chyba zabierać To apel do rodziców, bo nie tylko ojcowie, to czasami mamy wędkują. O, kurde! Chciałem opierniczyć ciebie, że dokumenty podniesione, ale że złapałeś to, znaczy, tutaj, że pracowałeś. To tak zabrakło, musiałeś drugą się posiłkować? 25. O 10.30. 306. Ale w ogóle nędza, rozumiesz, pod brzegiem nic nie ma, ani okonków, nawet tych małych nie było. I maluśkie paproszki to nic. Wygląda na to, że tylko tutaj koło tej Wesiej najlepsze wyniki. No, tam żeśmy popłynęli dalej, to tam takie mniejsze, nie? Później tam popłynęliśmy pod tą drugą, nie? To też takie, kurde, jakieś tam drobne skubały, a tutaj... Proszę następny. Nie. Panie, panowie, wyniki już są wywieszone, także proszę się z nimi zapoznać i ewentualnie wnosić jakieś protesty. Witamy zwycięzcę dzisiejszych zawodów, pana Kazimierza Lipkowskiego z Miastka. Szanowny panie, proszę powiedzieć, czy to zwycięstwo było dla pana wielką niespodzianką? Tak, na pewno. Ja to... Ciężko mi tu idzie na tych zawodach, no i akurat mi się udało wygrać. No tu jeszcze nigdy nie wygrałem. Jakie wcześniejsze wyniki pan tutaj osiągnął? Mówi pan, że nie za ciekawe, byłem jakie to było? 3 razy 9 i zeszły rok byłem 13. Czy to prawda, że gdyby w ubiegłym roku lepszy wynik pana osiągnął, wygrałby cały pan cykl zawodów? Tak, 8 miejsce mi wystarczało do zwycięstwa. Nie? No, żal. Ja łapałem te małe mansy, te czarna perła, nie? Czarna perła. No. Ale ta kopytka. Ile? Wielkość? 6 cm? 5-6? No, takie piątki. Czyli główny patent w Szczecinku to po prostu trafić na rynek. Trafić, mi się zdaje, że tak. A jeżeli chodzi o szczupaka, mieliście jakiekolwiek pobicie? No, obciął mi tu na końcu, ale to na okonki próbowałem, nie widziałem go, tylko poczułem i, rozumiem. I sam wyciągnął. Czyli jednak szczupak tu się pokazał. Nie, no szczupaki tu padały zawsze na zawodach, nie? Chciałbym panu pogratulować zwycięstwa i być może w tym roku to, co nie udało się w ubiegłym roku, czyli zwycięstwo w ogólnych zawodach i zdobycie tytułu wielkiego mistrza zakonu spinningowego, tym razem się uda, czego panu serdecznie życzę. No chciałbym. No startuję już w tym trzeci raz, nie? Bo tak to nie było. Mówią do 3 razy sztuka. No i zobaczymy, co zobaczymy, co będzie w tym roku. Przez jest czwarty turniej 3 miast. Jak dobrze wierzę, po początku był z nami kolega, który był dla nas autorytetem, wzorem do naśladowania. Wspaniały człowiek, wspaniały wędkarz, wspaniały nauczyciel. Niestety po zeszłorocznym finale naszego turnieju opuścił nas. Kolega Zygmunt Pyszkowski. Chciałbym, żebyśmy jego pamięć uczcili chwilę ciszy. W zawodach wzięło udział dzisiaj 89 zawodników. Sklasyfikowanych zostało 22. Trzecie miejsce premiowane. Zajął kolega Henryk Ciemnoczołowski z wynikiem 630 punktów Szczepnika. Drugie miejsce z wynikiem 648 punktów zajął kolega Antoni Kołów z Darłowa.
A pana starostę, pana Marka, proszę o wyciągnięcie tego wielkiego pudła, w którym zwycięzca gminy miejsca mógłby zamieszkać w Radzie. Andrzej, jak ty się z tym nowym zabierzesz? Nie wiem, mamy już zapakowany samochód. Trzeba postawić go, bo to nie wiadomo, czy to jest taki sam. Do pudła go! Zwycięzcą pierwszego etapu tegorocznego turnieju został kolega Kazimierz Szymkowski. Z wynikiem 918 punktów stawka pana Krzysztof Janice, naszym rozstawcy doskonałego wędkarza tam po Marginesie. Co to doskonałości, to jest różnie. Bardzo serdecznie gratuluję. Główną nagrodą jest książka Jak robić zdjęcia, a dodatkowo aparat fotograficzny wysokie nas. Pierwsze miejsce. I proszę o jakieś późniejsze brawa. Do zobaczenia w sierpniu w Czaplinku i podczas finału naszej zabawy we wrześniu w Górnym Sulowie. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie przed kamerami Wiadomości Wędkarskiej. Jest Krzysztof Lis, starosta szczecinecki. Wielki przyjaciel wędkarzy. Wędkarz, co bardzo ważne. Za kulisami słyszałem, że dobry. Nie było nam dane sprawdzić. Mam nadzieję, że to wszystko jest przed nami. Ale dzisiaj jest gościem honorowym, ale także gościem, który ufundował jedną z głównych nagród. Przepraszam, główną nagrodę, bardzo cenną, radującą serce każdego wędkarza, bo to aparat fotograficzny, który można uwiecznić swoje ryby. Ale pytanie jest inne. Proszę powiedzieć naszym czytelnikom, jakie miejsce w życiu społecznym regionu zajmują wędkarze? Czy to są pańscy przyjaciele? Z tymi sukcesami to jest tak różnie, bo każdy z nas wędkarzy to różnie ocenia swoje sukcesy. Ja przyznam szczerze, że wędkuję i tak śródlądowo, ale pochłania mnie wędkarstwo morskie. Rozumiem. Więc to jest niesamowita frajda. Natomiast co do miejsca, pewnie trudno będzie mi powiedzieć, skoro jestem wędkarzem, tak. To mogę mieć pewne wypaczenie, tak jakbyśmy to powiedzieli. Natomiast no, przypomnę tylko, że jesteśmy na terenie Pojezierza Drawskiego. Powiat szczecinecki to bardzo dużo akwenów wodnych. Śmiem twierdzić, że ogromnie rybny. Jest problem może tylko z złowieniem tej ryby, jak to zwykle bywa. Natomiast jeżeli spojrzymy na ilość osób, które w sposób ciągły uprawia wędkarstwo, czy jest to sposób na życie, czy hobby wielu tutaj na terenie powiatu szczecineckiego, to przyznam, że no nie sposób z tą grupą ludzi nie utożsamiać się, nie wspierać ich, nie uczestniczyć w tym, co się wiąże z takim aktywnym wypoczynkiem, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Ja sobie ogromnie cenię, że na terenie naszego powiatu wędkarstwo jest ogromnie silne. Poza tym mamy lokalną grupę rybacką, powiat szczecinecki, powiat drawski i mam przyjemność być prezesem lokalnej grupy rybackiej. Przyznam, no wędkarstwo to również ludzie, którzy są zafascynowani tym, co jest związane z wędkarskim. Gdyby nie było takich fascynatów jak Mariusz Getka, czy jak wiele innych osób, to pewnie byśmy dzisiaj inaczej funkcjonowali. Tutaj wiele osób, tych działających w samorządzie również, widząc określone korzyści związane chociażby z promocją, z przyjazdem wielu ludzi z terenu całej Polski, chce aktywnie wspierać wędkarstwo. No i stąd również pewne programy i projekty związane z zarybianiem naszych akwenów. Ja myślę sobie, że puentą chyba będzie to, co dzisiaj przeczytałem na jednym z plakatów. Nawiasem mówiąc, tym, który wisi z naszymi plecami. Szczecinek, wędkarska stolica Polski. I krótko mówiąc, jeżeli mogę cokolwiek do tego dodać, co powiedział pan starosta, to także przyjeżdżajcie do stolicy. Chcielibyśmy wszystkich zaprosić na Pojezierze Drawskie do Szczecinka na fantastyczne akweny wodne. Tu jest ryba. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie starosta.